Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z kolejnym turniejem. Ostatnio Osioł mi podesłał, chciałem powiedzieć, nowe zamki, ale to w sumie nie są nowe zamki, to będą zwykłe zamki, w których zostały wprowadzone drobne zmiany. Z tego co wiem, na pewno tak, Wilk i Saladyn, z racji takiej, że oni naprawdę są mocnymi botami, nic tam u nich nie zostało zmieniane, ale u innych botów zostało coś pozmieniane. Na przykładzie Szczura mogę powiedzieć wam, że wszystkie zamki, w których miał te schody na górę, którymi się wchodziło na mury, potem prosto do siedziby, to zostało na przykład usunięte, została dodana jakaś tam wieża, została głównie poprawiona obrona, ale nie ma tak, że pojawią się jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy w zamku, czy jakieś więcej, nie wiem, jakichś murów grubszych i w ogóle raczej aż takich zmian tu Osioł nie wprowadzał, z tego co wiem. Głównie skupiał się na obronie i na poprawie takich jakichś, nie wiem, głupich rzeczy, które te zamki w sobie często miały, tak jak właśnie u Szczura te schody, i właśnie na czymś takim się skupił, więc sobie dzisiaj zrobimy taki turniej 1 versus 1, żeby może te wszystkie zmiany wychwycić, zobaczymy czy nam się uda, no i zobaczymy czy faktycznie ta obrona będzie jakoś tak na pierwszy rzut oka widoczna, czy jak nie będziemy wiedzieć dokładnie co się zmieni, czy będzie to zauważalne, więc sobie to sprawdzimy. Ja już boty wszystkie wylosowałem, więc wyświetlam wam całą listę, wybierzcie sobie na kogo typujecie, ja standardowo typuję Wezyra. No i zobaczymy, pierwszy pojedynek to mamy tak. Szeryf i Opat. Szeryf i Opat, szczerze? Czy Szeryf i Opat kiedykolwiek się bili między sobą? Nawet nie kojarzę. Może kiedyś dawno, dawno temu, ale tak się wylosowało teraz, że Szeryf z Opatem w pierwszym pojedynku. Naprawdę nie kojarzę, czy Szeryf z Opatem kiedyś się bił. To jest ciekawa sprawa. No i zobaczmy, czy tutaj będą zauważalne te zmiany, albo czy jakaś obrona będzie lepsza. Czy na przykład u Opata będzie więcej może łuczników na tych wieżach? Zobaczymy. Jestem tego bardzo ciekaw, jak to w tych zamkach się będzie prezentowało. Tu na razie nic nie widzę jeszcze. No właśnie, u Szeryfa też. Szeryf też nie miał za dobrej obrony. Okej, nie wiem czy tutaj już czegoś nie widać, bo wydaje mi się, że na tych bramach zawsze u Szeryfa było mniej jednostek. Tutaj już czterech kuszników to tak jakby wydaje mi się, że za dużo coś jest. Nie wiem czy się mylę czy nie, ale wygląda na to, że faktycznie jakby na tych bramach jest więcej niż normalnie. Bo ja tu kojarzę, czy to jak są te wieże u Szeryfa, czy są te bramy, to mi się wydaje, że tam jest jedna, max dwie jednostki, a tutaj są cztery, pięć. To zawsze coś więcej, ale czy się mylę teraz, to nie jestem pewny. Może tak zawsze było, ja tylko nigdy nie zauważyłem. Okej, 850 jednostek, wychodzi atak Opata. Ale szybko tam porozwalali. Zobaczcie jak się w ogóle przejście zrobiło. Ale te katapulty idealnie bramę rozwaliły. Zawsze jest tak, że przeważnie po tych murach i po budynkach strzelają, a oni od razu się rzucili na bramę. Co sprawiło, że szybko przejście się zrobiło. A i spore straty dzięki temu ma Szeryf. Zobaczcie, Opat 45 tysięcy. Szeryf 480 jednostek, sporo stracił. On tam miał chyba 700, około 800 nawet. I no faktycznie, zobaczcie, wydaje mi się, że tu jest więcej tych jednostek jednak. Bo tak patrzę, no dwóch miotaczy i czterech kuszników to nigdy nie kojarzę, żeby na jakiejkolwiek bramie tak widział. Jeszcze może na tej tak, ale tu na tych... Jest szkoda, że akurat się trafił ten zamek, których nie ma na tym podgrodziu żadnej wieży tu nie ma, bo jestem ciekaw, czy na wieżach też by tak było. Bo jak chociażby są te zamki, gdzie jest tutaj jedna wieża, czy gdzieś tutaj jedna wieża, tam jeszcze czasem jest kolejna i jak na nich też by było 4-5 kuszników plus jeden miotacz, to szczerze to już jest naprawdę spoko obrona, bo tak przeważnie jak jest tam, nie wiem, 2-3, to jest troszkę za mało jednak. No to się dzieje, wychodzi i Opat i Szeryf w tym samym czasie. Jak armia Szeryfa wpadnie w tych zbrojnych, którzy jeszcze byli zestakowani, to chyba mamy po Szeryfie. Patrzcie na to, co tu się dzieje. To by wystarczyło, tam naprawdę jest mało jednostek. Tylko teraz się tak nie przebiją. Chociaż, dobra, tą bramę są w stanie rozwalić. Ale Opat załatwił. Ale timing w ogóle, ale zobaczcie właśnie jaki taki szczegół może wpłynąć później na wszystko. Ponieważ ta brama jak została rozwalona, normalnie w tym pierwszym ataku, gdzie jest 800 jednostek u Opata i 700 jednostek, czy tam 650 załóżmy u Szeryfa, normalnie oni by się tak nie przebili. Gdyby nie to, że te katapulty rozwaliły tą bramę, co sprawiło, że jak przebili się przez ten mur na podgrodziu, szybciej przeszli, to udało im się zadać większe straty, no i co spowodowało ten timing teraz. Więc nawet takie katapulty są w stanie tak dużo pomóc, że co się w głowie nie mieści. W kolejnym pojedynku mamy Nizara i Marszałka. Nizar i Marszałek to kojarzy, że się nieraz już bili. Więc tu będą mieli kolejne starcie. Zobaczmy, przyjrzyjmy się teraz właśnie tu zamkom. Co będziemy tu mieli? Czy też jakaś obrona będzie bardziej zauważalna? U Nizara nie kojarzę, żeby też właśnie na przykład na bramach dużo tych jednostek było. Te bramy przeważnie są puste.
Więc zobaczymy, czy na przykład na tych bramach się więcej jednostek pojawi, bo tam na wieżach to wiem, że on w miarę coś tam ma. Na siedzibie to już tym bardziej wiemy, że ma wszystko. Jak to będzie też u... Marszałek to jest ogólnie też postacią, która ma spore ilości łuczników, nie powiem. Marszałek akurat ma te wieże w miarę fajnie wypchane. Ciekawe, czy tam coś mu zostało też poprawione w tej obronie, czy ta... Bo obrona to nie tylko, wiadomo, dodanie na wieże łuczników, czy tam kuszników, to też może być co innego. Też w ogóle teraz tak myślę, że śmieszne byłoby to, jakby osioł podesłał mi te same zwykłe zamki, które są. I ja bym teraz się skupiał, ty faktycznie, gdzie tu jest ta lepsza obrona? A tu może jest więcej łuczników? Nie, tu może jest więcej? A to by się okazało, że mi po prostu podesłał tak dla sprankowania mnie te same zamki, ale, ale to by było dobre. To był genialny plan, ale po co ja tym mówię, jeszcze się okaże, któregoś razu tak zrobi. Okej, jest atak, 900 jednostek było u Nizara, 400 tylko u Marszałka. To by się mogło zakończyć. Jak łucznicy zaczną wbiegać, to się raczej nie zakończy. Tych zbrojnych będzie za dużo, ale tu jak podjadą jeszcze jakieś balisty, to to może być nawet i blokada chyba. No Marszałek z Nizarem będzie miał ciężko, tu się Marszałkowi bardzo zły przeciwnik trafił. Bo Marszałek co jak co, on sobie daje radę, może zwalczyć z kimś wolnym, daje radę kogoś przyblokować, ale Nizar akurat to jest bot, który też ma duże ilości jednostek strzelających. Do tego asasyni, którzy co chwilę przychodzą, wyniszczają. No nie jest to na pewno łatwe. Musiałby jakoś spróbować tego Nizara zblokować, co będzie bardzo problematyczne, bo widzę, że na tyle jest tych łuczników, akurat się trafił taki zamek. Zobaczcie, jak ta wieża jest wypchana i teraz nie wiem, czy sobie to wkręcam, ale czy Nizar normalnie ma tyle jednostek? Tu wydaje mi się, że jest chyba nawet na tych wieżach zwiększone, nie wiem. Teraz to będę wszędzie podejrzewał, że coś jest zwiększone, a się okaże, że nawet nigdzie nie jest zwiększone, a ja tylko sobie to wkręciłem. Powiem wam, że teraz rycerze tak coraz więcej przyjeżdżają, mają nadal problem z rozwaleniem, ale czasem im się uda. Gorsze jest to, że ci rycerze jeżdżą tędy i nawet siedziby mają zasięg i to przeszkadza bardzo, ale jak właśnie czasem jadą tak bardziej tędy, tą linią, to są w stanie coś zrobić. Okej, ale widzę, że jest kolejny atak. Myślałem, że marszałek może troszkę więcej jednostek będzie w stanie uzbierać, ale jak idzie kolejna fala, ale to i tak powinien się wybronić, bo skoro nie został zblokowany, zrobił więcej jednostek o 180 niż wcześniej, to powinien jeszcze walczyć. No marszałek jakby dozbierał do ataku, trafił na dobry timing, ma szansę wygrać, ale najgorsze będzie dla niego to, jak łucznicy się ustawią w tej formacji i oni nie będą próbować wchodzić na te mury. Jak tylko asasyni przejmą bramę, a oni i tak nie wejdą, jak ruszą, no to będzie problem, ale jakby tutaj zostali i te balisty jeszcze pomagały, to oni mogliby te wszystkie jednostki wystrzelać i wtedy to już będzie koniec. Nawet tutaj pożar jakiś mógł być, raczej nie, o właśnie, no jak łucznicy tak robią, to to już się raczej nie uda. Chyba, że jeszcze gdzieś się tutaj przy siedzibie ustawią. No, oni wolą zacząć niszczyć. Ale sporo, jak na marszałka stracenie 200 jednostek to jest dużo, bo on bardzo powoli rekrutuje. Teraz jak jeszcze tutaj długo będą stać, to może i nawet blokada się pojawić, bo popularność zaraz spadnie. Jedzenie się w końcu skończy. No i te balisty jeszcze robią damage. Chyba będzie po Nizarze. Nizarze, po marszałku zaraz. Po Nizarze. Powiedziałem teraz. Nizar ma 13 tysięcy, uzbiera zaraz kolejne jednostki. Marszałek, no widać, że ruszył, no cały czas ma te pieniądze. Więc jednostek, no może jakby się udało tak, że Nizar będzie zwiększał 1400-1700, to wtedy może marszałek dozbiera do tego pierwszego dużego ataku. Ale będzie miał w ogóle ciężko, żeby coś zrobić. Okej, jest kolejny atak, ale nie został jakoś zwiększony, 1270 jednostek. U marszałka 770, no to jeszcze myślę, że jest takie 50, może 80 jednostek i marszałek też by zaatakował. Ale teraz to zapewne znowu się nie uda. No gdyby marszałek dużo nie stracił, był w stanie dozbierać, no szanse na wygranie jakieś na pewno ma. Bo widać, że jest w stanie się odblokować, ale zobaczcie, jak tutaj zaczynają straty się pojawiać duże. I brama została rozwalona, to jednostki zaczynają wychodzić. 200 jednostek, no w końcu może marszałek dozbiera, w końcu może mu się uda. O proszę o to, i on, jest i marszałek. 840 jednostek. Zostanie wystrzelano, nawet się tu nie przebije zapewne, chyba że teraz to by był moment, jakby wszystkie jednostki strzelające skupiły się na tych zbrojnych i rycerze w końcu mogliby tu więcej zniszczyć, ten atak trwałby na tyle długo, żeby go przyblokować. Czy to jest realne? Nie wydaje mi się, już stracił 200 jednostek. Ci zbrojni nawet nie podejdą. Niszczą tą bramę, a co dalej? Dobra, to raczej nie zostanie zblokowany. I najlepsze jest to, że właśnie Nizar w takich atakach nic nie traci. On nawet jeszcze pewnie w międzyczasie to rekrutuje.
Chociaż teraz za bardzo, nie no, rekrutuje, widać. Więc jak uzbiera zaraz kolejny atak, jak zaatakuje 1200-1400 jednostek jakoś, to będziemy mieli po marszałku. To już i tak raczej będzie po marszałku, bo nawet jakby tam uzbierał 500 jednostek, a przyjdzie tutaj fala 1700 jednostek od Nizara, to już tak będzie koniec. Chyba, żeby tu jakaś blokada się pojawiła, to jest tylko jedyna szansa, żeby marszałek jeszcze coś mógł zrobić. Mamy kolejny atak Nizara, 1549 jednostek. 500 jednostek zdążył zrekrutować kolejnych marszałek. No, zobaczcie, ci łucznicy już nic nie mogą zrobić. W tych nosi zbrojni też będą mocno obrywać. To już by mogło się zakończyć, jakby ci łucznicy chociaż tak jeszcze 30 sekund postali. Tam zaraz braknie tych jednostek na siedzibie. Jeśli zrobi przejście i ruszą, to jeszcze się wybroni. Ale o, to w sumie asasyni się do lorda mogą dobrać zaraz. Asasyni się dobrali. Ale ci zbrojni zeszli na dół, asasyni górą weszli. No to są prawdziwi asasyni, no tak to się robi. W kolejnym pojedynku mamy wieprza i wezyra. Dobra, zobaczymy zaraz tu. Jestem ciekaw, czy w ogóle osioł zrobił to we wszystkich zamkach, bo może też nie we wszystkich zamkach coś poprawiał. Może stąd to tak wygląda, bo teraz nie wiem, nie jestem pewny, by musiał sam osioł napisać. Jak osioł, oglądasz ten film, to musisz napisać dokładnie, nie wiem, w komentarzu, co tu się pozmieniało, bo ja nie wiem. Pierwszy z atakiem wyruszył wezyr, 917 jednostek i 650 aktualnie u wieprza. No ciekawy, czy ten pierwszy atak by wystarczył. Zobaczcie, ile tu jest łuczników konnych. Jak oni by tak chwilę pojeździli, to faktycznie jeszcze by się okazało, że ten pierwszy atak byłby na tyle wystarczający. Ale jak zbrojni się przebiją za szybko, to może się nie udać. No, niepotrzebny był ten wjazd. Ten atak byłby wystarczający w momencie, w którym... Okej, pożar jeszcze? A nie, dobra, u wieprza to raczej tak się nie podpali. Ten atak jakby... Oni tak jeszcze z 2-3 razy objechali ten zamek dookoła. Jakby zrobiło się tu 300-400 jednostek, tak jak jest dopiero teraz, to wtedy ci zbrojni może i by wystarczyli. Dobra, i teraz pytanie, zobaczcie, czy uważacie też, że na tej wieży jest więcej łuczników niż normalnie? Czy u wezyra ta obrona wygląda lepiej niż normalnie? 4 łuczników przeważnie plus olej. Tu jest trochę więcej łuczników, a na tej wieży jeszcze więcej łuczników chyba. Teraz pytanie, czy to jest ta zmiana, czy to jest po prostu... Bo często jest tak, że te boty raz dołożą te jednostki, ale później jak stracą, to już nie dokładają, więc ciężko ocenić, czy to jest normalnie. Zobaczymy, czy po ataku może to wróci, jak na przykład wieprz zaatakuje, jeśli w ogóle mu się uda zaatakować. To czy tu, jak straci jednostek trochę, czy znowu tyle da z powrotem, czy jednak to już zostanie jakaś mniejsza ilość tam będzie. Okej, kolejny atak wezyra. To wieprz będzie miał problemy z atakowaniem, chociaż powinien zaatakować, to będzie trochę tak jak z... tym marszałkiem, że widać, że ma wieprz coraz więcej tych jednostek, no chyba, że ten atak zostanie jeszcze lepiej poprowadzony i straci znowu nie wiadomo jak dużą ilość. Okej, brama się zamknęła, to łucznicy konni znowu będą trochę jeździć. Wyminęły się jakoś te jednostki. Tu się zrobiło przejście i te jednostki próbowały wieprza podejść aż tu, a z drugiej strony jednostki zestakowały się lepiej ci zbrojni i przeszli sobie na spokojnie do tej siedziby. Ciekawa, ale tutaj się pojawiają timingi fajne. Kolejny pojedynek to wilk i wąż. No i tutaj niestety nie trafiło jakoś wyrównanie. O, jeszcze ten za... Dobra, to ja już mogę zakończyć, to ja już mogę przejść dalej. To... Dobra, nie no, musimy zobaczyć chociaż, czy coś się tu zmieniło. No u wilka się nic nie zmieniło, więc tu nie ma co szukać. Ale u węża, czy u węża będzie coś zauważalne? Najbardziej to właśnie osioł pisał, że szczura tam pozmieniał, bo u szczura to była największa tragedia, to wszyscy dobrze wiemy, że u szczura było najwięcej zmian, a u innych tak już troszkę mniej. Mamy atak węża, wąż wybiera się jako pierwszy, no to źle na tym skończy, w sumie i tak źle na tym by skończył. Nawet jeśli te 700 jednostek byłoby u niego, to myślę, że to nic nie zmieni. Jeden atak wilka i będziemy mieli po wężu. W sumie nawet taką sytuację zobaczymy. Wąż już uzbierał kolejne 800 jednostek. Zaraz armia wilka się zbierze. 1050 i pewnie będzie atak. Może i nawet wąż jeszcze więcej by dozbierał. No wąż... Ciekawe, czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby wąż miał tu jakiekolwiek szanse, żeby pokonać. Przecież to się wydaje nawet nierealne. Nawet jakby u wilka w tym zamku było 200 jednostek, to obstawiam, że 1500 jednostek u węża też by nie dało rady. Coś mam takie wrażenie. On ma jak się wybronić, no zobaczcie, no trochę już tam potracił, ale to głównie łucznicy, kusznicy. Zrobiło się szybko przejście. To wystarczy. Powinno. Bez żadnych problemów. Tu niestety widzisz, no koło tak ci wylosowało wąż. To pretensje do koła, że trafiłeś na wilka.
W kolejnym pojedynku zmierzy się teraz Szczur z Filipem. No i zobaczmy, bo przeważnie Szczur zostaje zblokowany zawsze przez Filipa. Szczur nie daje sobie rady, nawet jak ma 40 tysięcy, to nie pomagają mu te pieniądze. O proszę, dobra, tu widać jakąś zmianę. Tego muru zawsze nie ma i te budynki są często podpalane. Dobra, a zamek, okej, okay. I na przykład tutaj też jest kolejna zmiana widoczna. Jest kolejna wieża. Kolejna czy nawet dwie, bo nie wiem czy to jest, chociaż w tym zamku chyba była tylko jedna, więc tutaj mamy dwie dodatkowe wieże. Tylko czemu nikogo tam nie ma? Szczur jednak standardowo. Widzicie, nawet tutaj boostowanie zamku szczura mu nie pomoże, bo nawet jak dostanie kolejne wieże, to pewnie tam on się ustawił, żeby jakieś jednostki były, ale on i tak nie chce tego zrobić, nie ma takiej opcji. Szczur się musi bronić w siedzibie. Szczur bez pieniędzy. No i teraz jak zaczną rycerze podjeżdżać, a na pewno będą podjeżdżać. I wydaje mi się, że też rekrutacja trochę została poprawiona u Filipa, bo Filip raczej nie powinien tak szybko rekrutować tych jednostek. U Filipa została pewnie poprawiona ta rekrutacja, bo ona przeważnie jest fatalna. Chociaż może, no, Szczurowi też ciężej tych rycerzy pokonywać, więc może tak bardzo ich nie traci. To może skupić się tylko na rekrutowaniu jednostek, to może też w tą stronę idzie. Zobaczymy, jak Filip zapewne przejdzie dalej i trafi na kogoś mocniejszego, to może tam będzie widoczna ta różnica, czy rekrutacja jest też mocniejsza, czy nie. Mamy atak. Czy to by wystarczyło? 520 jednostek jest tylko u Szczura. Rany lecą. Dobra, widzę, że rozwalona ta wieża. No to było najbardziej potrzebne, żeby tą wieżę rozwalić. To był klucz do zwycięstwa. Dobra, no te jednostki tak daleko wyszły od Szczura, że oni się nawet zestakować nie mogli. W kolejnym pojedynku zmierzy się Ryszard z Saladynem. Tak się wylosowało. No i teraz pytanie. U Saladyna nic nie zostało zmieniane, u Ryszarda może coś zostało. Czemu ty robisz swój najgorszy zamek? Ale mu to... Ej, czy Ryszard normalnie miał tyle płatnerzy, kowali wszystkiego? Ej, nie kojarzę, żeby on chyba aż tyle miał. A na pewno nie w tym zamku, bo właśnie w tym zamku wydaje mi się, że tylko po tej stronie coś było. Ale tutaj? Tu widzę, że do tego podgrodzia chyba zostało przeniesione trochę budynków, a tu zostało ulepszone to, że na pewno więcej będzie miał broni, może szybciej będzie rekrutował dzięki temu. Okej, ciekawe. Bo to podgrodzie na pewno nie było tak nigdy wypchane. Ewidentnie zostało mu dorzucone trochę budynków. No zobaczymy, chociaż z Saladynem obawiam się, że to i tak nie przejdzie. Jednak po dwóch łuczników to zawsze ma. Zaraz będziemy mieli atak Saladyna. U Ryszarda 540 jednostek. Czy to jest jakaś lepsza rekrutacja? Może, może trochę. Nie wiem, ciężko zobaczyć. Trzeba było też na inne zamki jeszcze trafić. Tu wydaje mi się, że może trochę jest lepiej. No obrona i tak jest za słaba. Tam po dwóch łuczników na wieży cały czas było. Oho. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Dobra, Ryszard, ja wiem, że ty ostatnio nie jesteś w formie, bo ty na plagach to nawet pierwszej rundy przejść nie możesz. Ale żeby... No ja wiem, że też to jest Saladyn. Saladyn to mocna postać, ale pierwszym dużym atakiem dostać Manto? Ryszard, my się naprawdę pogniewamy. Ludzie w komentarzach ostatnio też się z ciebie śmiali i teraz mają kolejny powód chyba, żeby się śmiać. W kolejnym pojedynku zmierzy się Kalif z Fryderykiem. No i zobaczmy, jak to będzie tu wyglądało. Tu będą zauważalne jakieś zmiany. Trafił się ten zamek, okej. Okay. Ciekawe, czy u Kalifa w ogóle jest jak dodać jakieś zmiany, bo on tu ma tak wieże i tak powypychane normalnie. Więc tam będzie ciężko. Okej, okay, tu widzę na pewno jakąś zmianę, bo w tym zamku... Było tak, że te jednostki musiały tą bramą wchodzić na wieżę, a teraz mają dobudowany taki mur, że mogą jakby prosto z zamku tymi schodami wejść i przejść tu na górę. Okej, to jest spoko, to jest bardzo spoko. I tutaj jeszcze pewnie będzie fosa. Dobra, to jest fajna zmiana, że ta brama jest trochę wykorzystywana teraz w inny sposób, że mogą prosto z zamku wejść, nie muszą gdzieś tam kombinować i dookoła przychodzić. To na pewno u Fryderyka w wielu zamkach by się przydało, więc pewnie osioł to w niejednym zamku taką zmianę dodał, żeby właśnie na te fortyfikacje z przodu można było przejść prosto z zamku. To jest spoko opcja. Zaraz będzie atakował Kalif, 870 jednostek, u Fryderyka 730, to bardzo dużo, ale możliwe, że przez to, że rycerze co chwilę tutaj coś niszczą, to na 100%. Ciekawe, no Fryderyk powinien sobie dać radę, zobaczcie, no te jednostki to dobrze podejść nie mogą, tu jakieś straty na pewno się małe pojawią. Kalif z podatków. Ciekawe, czy z podatków może więcej coś zbiera. Okej, okay. Czy Kalif tyle wcześniej zbierał?
Dość sporo uzbierał, 10 tysięcy, nie kojarzę, żeby kalif tyle zbierał z podatków. W tym zamku może coś mu zostało tutaj zmienione. Ale tutaj jak zaraz kontra by wyszła, to może być po kalifie. Ruszyła kontra, 440 jednostek u kalifa, ciekawe czy to by mogło wystarczyć. Do tego zamku na pewno łatwo nie będzie się przebić, więc obstawiam, że to nie wystarczy jeszcze. Też wszędzie smolnerowy, miotaczy też pewnie będzie od groma. No, zobaczcie jak powpadają smolnerowy, chociaż czy dałoby radę? Nie no, nie ma szans, żeby się przebić. 200 jednostek, no teraz blokada u kalifa mogłaby się pojawić. Jak rycerze się zaraz tu jeszcze zjawią i zniszczą wszystko, to możemy mieć po kalifie. Zobaczcie, kamieniołomów już nie ma. Jeden tylko chmiel został i trzy budynki na rudę. Ale tam widzę, że drwal też pracuje. Nawet nie jeden, bo kalif też ma takiego drwala zawsze w zamku, więc tu to jest takie fajne zabezpieczenie. Wydaje mi się, że każdy bot przynajmniej jednego drwala powinien mieć normalnie w zamku. Bo to jest zawsze tak, że jak są jacyś rycerze, pałkarze czy cokolwiek, no to nie zostanie to wszystko jakby zniszczone, że zawsze jakiś tam drwal będzie mógł chodzić. I tu zobaczcie, przy siedzibie jest dwóch nawet. To zawsze jest takie zabezpieczenie, że ktoś tam to drewno przyniesie. To jest bardzo fajne u kalifa. Widzę, że kalif wrócił do gry, dużo uzbierał jednostek. Fryderyk z kolejnym atakiem 950 jednostek. Praktycznie w ogóle nie zwiększył tego ataku i kalif również nie zwiększył tego ataku. No to mamy chyba po kalifie. Teraz siedziba będzie pusta, więc wystarczy, że 10-15 zbrojnych przejdzie i to już będzie koniec. Dobra, coś tam uczników jeszcze ma niby. Prawie jeden łucznik został na siedzibie. No to kalif będzie miał teraz spore kłopoty. Teraz mu już zostało wszystko rozwalone. Teraz rycerze mają nawet możliwość wjeżdżania do środka, więc jeszcze mu wszystkie budynki zaraz porozwalają. No to będziemy mieli już koniec raczej, zobaczcie. Już 440 jednostek, kolejną armię zbiera. Kalif totalnie zblokowany, nie ma nawet pieniędzy. Czy w ogóle ma tych drwali? Nie ma tych drwali, zostali też rozwaleni, więc odbudowy tu już żadnej raczej nie zobaczymy. Ale się zgrali znowu z tym timingiem. Jeden i drugi wyszedł, przez to, że jeden i drugi został mocno zaatakowany. Nie mieli też pieniędzy, to wyszli znowu mniej więcej w tym samym czasie. No, nieszczęście dla kalifa, bo armia Fryderyka była mocniejsza. I też on wpadł po prostu w tą armię. On wychodził dopiero ze swojego zamku. Tutaj wszyscy byli już prawie, że gotowi do ataku, no i wpadł w tych zbrojnych. Mamy kolejny atak, no już na pewno będzie ostatni, tam 25 tylko jednostek zostało. No i zostaje nam ostatni pojedynek, żeby wytypować wszystkich do ćwierćfinału. W ostatnim pojedynku zmierzy się Emir z Sultanem. Sultan będzie miał szansę w teorii, tylko że Sultan jak zużyje te 40 tysięcy. Okej, widzę, że tu się pojawia fajna zmiana, której zawsze Emirowi brakowało. I dzięki temu Emir faktycznie będzie lepszym botem. Do Emira zawsze było zbyt łatwo się przedostać w momencie, w którym rozwalało się którąkolwiek z tych wież. A teraz jak dostały te mury, to znacznie zmieni Emira. Emir będzie teraz 10 razy lepszym botem. Te wieże też fajnie, że są zabezpieczone. Nie musiały być, bo tutaj i tak przejścia nie ma, ale to jest najważniejsze. Ta warstwa muru tak pomoże Emirowi, że to jest nawet w głowie się nie myśli. To może teraz jego timingi zostały właśnie zakończone w tym momencie. Jak tam sytuacja u Sultana? Sultan, co ty masz? Tu masz to samo, tu nie masz nic. Czy u Sultana się coś zmieniło? Nie widać, żeby się u Sultana coś zmieniło. No, u niego ciężko cokolwiek też zmienić. Ale widzę, że w miarę rekrutuje. Czy tutaj jakiegoś timingu nie będziemy mieli zaraz? Emir powinien jako pierwszy wyjść. Sultan chyba nie zdąży dozbierać, więc to się tak szybko i łatwo nie zakończy raczej. Ej, ustawiają się łucznicy konni. No teraz na pewno nie zaatakuje. Musiałby już wyjść. A jeszcze mu brakuje pewnie z 70 jednostek. By Sultan był w sumie lepszy, to on by musiał mieć więcej kamieniołomów, bo on to jest jedyna opcja, w której jakby on zbiera sobie te pieniądze. Jak mu zniszczyć kamieniołomy, to on już nie ma nic innego. Drewno może trochę, ale drewno jest bardzo tanie, więc mamy kolejny atak Emira. Czy to by wystarczyło? 560 jednostek u Sultana tylko. Jednostki fajnie się mogą zbić, ale musiałyby też przejść właśnie magazynem. To chyba jeszcze nie wystarczy. No, obrona Sultana jest zbyt mocna. 450 jednostek.
Chyba musi Emir poczekać, aż Sultan wyjdzie tymi wszystkimi jednostkami, inaczej będzie ciężko. Emir zdążył zbierać kolejny atak, 750 jednostek. No, może po tym ataku, jak teraz Sultan dużo nie straci, to w końcu uda mu się uzbierać. Mamy dokładnie tą samą sytuację, co była u Marszałka z Nizarem. 700 jednostek to na pewno Emirowi nie udałoby się cokolwiek zrobić. Chociaż dużo straci teraz Sultan. 400 jednostek on ma na samej siedzibie, więc zbrojnik to przeważnie traci. Łucznicy i procarze zawsze zostają. Chyba, że będzie jakaś blokada. Jakby ci łucznicy koni tu zostali, no to może być faktycznie blokada. Do tego też Emir więcej kasy sobie uzbiera dzięki temu. Widzę, że jest blokada, chociaż tam niby drwale jeszcze do roboty wrócili. Ale czy to wystarczy? Ale ten zamek, teraz nie, no ten zamek nie dość, że lepiej wygląda. Taki umocniony jest, taki nabufowany bym powiedział. Jeszcze, no teraz te timingi faktycznie u Emira mogą być zażegnane, bo zobaczcie, to zawsze jednostki wychodziły tędy Emira i ktoś tą wieżą wystarczy, że się przebije, a teraz to przebijanie się tą wieżą będzie chociaż w jakimś stopniu utrudnione. Więc może Emir naprawdę już teraz nie będzie miał tych timingów, no i teraz ogólnie Emir będzie znacznie lepszy. Bo Emir jest podobny do Saladyna, ale Saladyn miał zawsze lepsze zamki. Do Emira było zbyt łatwo się można przebić, a teraz nie wiem, czy nawet i Emir nie będzie tak mniej więcej podobny do Saladyna, więc zobaczymy. Może jak trafią na siebie gdzieś później, to się dowiemy. To by wystarczyło, czy staw wyschnie? Możliwe, że tak. Chyba wyschnie. Staw wysechł do końca. Więc mamy wszystkich ćwierćfinalistów, ćwierćfinały, półfinały i finał oczywiście jutro. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro dalsza część turnieju. Mam nadzieję, że wasze postacie przeszły dalej. No i też przede wszystkim mam nadzieję, że jutro zobaczymy też troszkę inne zamki niż te, które się dzisiaj wylosowały, żebyśmy więcej zmian mogli zobaczyć. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się do jutra, do 10. Na razie.